Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Bo zajebiście było. I o to chodzi. Jeszcze ze dwa razy i moim zdaniem będzie git. Ci, co mają cylindry. Cholera. Co za cylindry? A, zrobiliśmy sobie taki sam strój, lecimy robić sklep, żeby nie wiedzieli, kto kierował. I cylindry są konieczne? A to do motorka bardziej. Do motorka? On tak wymyślił. On tak wymyślił. A, to jest motor? Tak, telefon patrzy. A. I panie, gdzie jesteś? Na przemysłówce sprzedaję kokainę, co? No bo już jestem w firmie, a musimy pogadać pilnie. To zaraz będę. No dobra. O, stary. Złożyłem. Gdzie to jest? Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie. Gdzie się spieszycie? Co wy? Rzekają na pająka. A, okej. Okay. Stary? Dobra, schowam gotowe. Okej. Okay. I chodźcie, chodźcie, co się wstydzicie? No chodźcie. A co wy? Co wy? Na radio? Chcemy zrobić sklep tak, że... Auto jest poszukiwane i nie było wiadomo, kto kierował i cały czas mówimy, że nie, ja nie kierowałem, on nie kierował, ja nie kierowałem, on nie kierował. No, pięknie wyglądacie. Co tam? Zgadnij, czyj pomysł, żeby nosić cylindry na głowie. No czy? No zgadnij. Motorka. No oczywiście. Czy mi dosłownie, kurwa, 3 dni temu nie rozmawialiśmy na temat gogli narciarskich? Ale to... Ciwki i teraz, jest teraz kurwa, przychodzisz w cylindrze? Ale to szafki jest wyciągnięte. To jest szafki nasze. I od kiedy my, kurwa, latamy w cylindrach? Ja pierwszy raz to widzę, żeby ktoś jechał na akcję, kurwa, w cylindrze na głowie. No to jest niebieskiej kurtki, cylinder. Z jakiej, kurwa, niebieskiej kurtki, jak ty nie masz niebieskiej kurtki na sobie? No tak, podmieniliśmy z niebieskiej kurtki, żeby mieć taki sam strój, żeby nie było wiadomo, kto jest kim, kto kierował. Dobra, nie brzmiało to faktu, że, kurwa, pierwszy raz widzę, żeby ktoś latał w cylindrze na akcję u nas. Pierwszy raz. I oczywiście, jak to jest ktoś, to musisz być, kurwa, znowu ty. Czy ty masz jakiś, kurwa, problem do mnie? Bo nie rozumiem. No, ile razy ci mam tłumaczyć, żebyś przestał pajacować z tymi ciuchami, ubierał się jak człowiek? No, nie mam o to problemu i... No, jak widać, masz, bo mówisz, że to twój pomysł i jak widać, specjalnie jeszcze z innej, kurwa, szafy wyciągnęłeś po to, żeby mieć cylinder na głowie. Żeby nas nie rozpoznali po włosach, dlatego mamy właśnie taki cylinder, ponieważ nie ma innej czapki, która by zakrywała większość włosów. Nie ma innej czapki, która by zakrywała włosy. Tak. Musi być cylinder. I... Była parokrotnie brana ta kurtka razem z tym cylindrem na odbijanie przykład konwoju. Z cylindrem? Kto chciał, to podmieniał, a kto nie, to jechał tak. Tak, jakoś pierwszy raz widzę. Mógł pójść to ten. No ktoś to może potwierdzić, że lata w cylindrze na strzelanki? Bo ja osobiście nie widziałem. Widziałeś pan, że ktoś latał w takim cylindrze na strzelaniny? No od kilku miesięcy nie. Podobno nie widziałem, ale kiedyś tak widziałem. Kiedyś. Kiedyś tak. Tak, kiedyś to kraty latały, kurwa, w klapkach z rekinami. Albo w szlafrokach. Ale to było kiedyś. Już trochę czasu minęło od tamtego kiedyś. I trochę, kurde, już czasu spędziliśmy na tłumaczeniu, żebyście się ubierali normalnie. Zdejmijcie te cylindry, załóżcie coś normalnego i lećcie do pracy. Chodź, zajmijmy maskę i ten. No to ręce opadają, no. Ręce opadają. I człowiek ma taką kminę, jak zrobisz to. Kurwa. Naprawdę, mega pomysł. Będziemy potrzebowali ten... No, dwie osoby to będą ryzykowne miały przejścia raczej. Takie... Znaczy, ryzykowne, no. Jest duża szansa, że im się krzywda stanie, ale w sumie to... Jak dobrze nam pójdzie, to się nikomu nic nie stanie. Okej. Będzie dobrze, będzie zadowolony. Czemu to brzmiało jak idealny opis mięsa rybskiego? Nie, bez przesady, aż tak to nie, ale... Ale nie, masz się starzec, też pojedziesz to, zobacz o co chodzi. O, ale ty, a drugiego się motora, dzisiaj za ten cylinder, tak wezmę. Co motor dzisiaj odstawił? Kurwa, w cylindrze do roboty przyszedł. A? Nie, co? Baza, dawaj, idziemy na jubilera. Najpierw wszystko trzeba im wytłumaczyć, nie, żeby nie było wpadki, bo to jest skomplikowane, nie? To że tam chce się zrobić, bo ja mam tylko 60 koła na koncie. A jak motor będzie, coś wszystko opowie. Nie, bo się w ręce policji nie wpadniesz. Nie. Najwyżej kółko odrobisz. Najwyżej. <Aha. śmiech> Najwyżej, ale raczej nie, no. Nie wydaje mi się, że ktoś ci miał postrzelić, no. Zapłacimy za szpital. Które zebrałeś?
Dokładnie. I pająk, Sasia, motor? No. No czekam na was. Bo się kurwa nie wyrobimy w końcu tym jubilerem. Idę. A jeszcze musimy przećwiczyć ten mój super plan, żeby wypadki nie było na miejscu, bo jak będzie to przypał. Co? Co, do środka nie trzy osoby? I nie mam super plan, chodź. Plan. A, okej. Okay. Nie brać teraz pompy? Co? Nie brać teraz pompy? Nie. Nie, wrócimy, spoko, tylko chcę coś przećwiczyć, bo... myślę, żeby zrobić taki trik z podstawowym zakładnikiem, ale musimy to przećwiczyć. Ja to tam... Może ubezpieczenie wykupimy w szpitalu? Co? Kurwa, bez przesady, no uda się. Uda się jak nic. Co? Ja się zgłaszam, ja chcę mieć czyste papiery jeszcze. Ja chcę żyć, stary! O kurwa! Bądź, co to tu było w ogóle? Ja pierdolę, tego auta tu nie było. Jeny. Motor, podobało się zdjęcie? Kurwa. Widzicie, żyli? No, chcia. Ja złapałem prawdopodobnie paznokieć u prawej stopy. A kurwa, musisz z tym się wybrać do kosmetyczki. Zażeluję ci. Będziesz miał opatrunek jak ta... Chyba się zażenuje. Jest przesady. Kurwa, chłopy. I ten plan jest dość zgodny, ale... Tak jak mówiłem wcześniej, oba idziecie za kary na ten plan, więc... jeden za jakiś fake urlop, a drugi za cylinder. Ale generalnie jak dobrze się zgramy, to nikomu się nic nie stanie, nie? Czyli trochę tacy, no... nie wiem, jak to powiedzieć. Trochę jest ryzyko, ale zaraz wam wytłumaczę. No nie jest tak tragicznie, nie? Nie jest tak tragicznie. Moim zdaniem przynajmniej, nie? Dobra, tu będzie dobra miejscowa. Więc teraz, kurwa, będzie się na ocle tłumaczył, dlaczego urok. Pamiętam kiedyś tutaj tego. Pamiętam to miejsce. Co? Kiedyś tutaj tego, kukę chyba. A, co? Wam nie pasuje? Nic. To jest szczęście, co powiedziałeś. Nie, jest nic. Dobra, generalnie tak. I zrobilibyśmy tak, że wy się przebierzecie normalnie w jakieś takie cywilne ciuszki i będziecie niby zakładnikami. Ogarnijmy sobie dwóch jeszcze dodatkowych. I bo z tymi pompami musimy zrobić to tak, żeby ich jakoś zaskoczyć, nie? I ja myślałem o tym, żeby tam z tyłu się schować i tak dalej, ale moim zdaniem lepiej będzie z przodu. Tylko nie ma się z przodu za czym schować. I tu wchodzi mój genialny plan. No, więc jeżeli byście wy byli podstawieni, zrobilibyśmy tak, że was ustawimy na środku, czyli jak będzie rząd zakładników, no nie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, wy dwaj będziecie w środku i po prostu na nasz sygnał obaj się położycie, nie? Wiecie, tak super szybko, nie? O, tak po prostu pyk, padacie na ziemię, nie? Wiecie, o co chodzi? To? No, moim zdaniem to jest do zrobienia i to chcę przećwiczyć, bo kurwa, jak to się nie uda, no to wiadomo, co się stanie, nie? Wiadomo. A wy będziecie strzelać za nas, tak? Tak, właśnie o to chodzi, tak. Ciebie też przypomną pewnie. Nie. No, więc kurwa, co mogę powiedzieć, no trochę jest ryzykowne, ale bardzo, bardzo się może udać, moim zdaniem. Dobra, i ogarniacie, jak się szybko położyć, rzucić, przećwiczcie to sobie, żeby to wam wyszło po prostu, nie? A, właśnie próbuję, jak... Może... Tej zery... Co? Próby? Co tej zery? Nie, co tam, niech zbyt, będzie co? Dobrze! Próby, będzie zajebiste. To będzie zajebiste. Co ty, będzie dobrze! Pająkowi nie ufasz? No co ty, nie uga? Tak może być? O, no idealnie. W sumie wszystko jedno, jakby lepiej tak dupnąć, nie? Może być nawet, że sobie usiądziecie w sumie. Przecież nie trzeba się kłaść od razu. No musisz, nie będzie gdzie. To na podłodze. No na podłodze, no. Masz gdzie położyć, nie masz gdzie usiąść, wiesz. I nawet tak, o, na dupie chcesz siąść. O, tak, nie? I to też by zdało egzamin. I nawet wygląda lepiej. W sensie nie rzuciłem się tak bardzo w oczy, nie? W sumie ta. O, i Saszka też chce przećwicz. Już mi się śmiać chce, no nie? Już mi się śmiać chce. Co, nie będzie tego kopniesz? No nie, jak staniemy wystarczająco daleko, to moim zdaniem będzie git. Dobra, i teraz musimy się zgrać tak, żeby wymyślić jakieś zdanie, w którym pada jedno słowo klucz i na to słowo klucz wypadacie na ziemię. I najlepiej, żeby to dotyczyło negocjacji, żeby to nie było takie odklejone, nie wiadomo skąd, nie? Przywieźcie pieniądze. W sumie, o, bo będzie 4 zakładników, no to jest ciul dużo. Jak powiem słowo kawa, bo będę mówił o tym, żeby nam przywieźli kawę. I jak powiem kawę, to wy wtedy pyk na ziemię. Czyli przywieźcie kawę i cyk? Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie. I żeby nie było, przećwiczymy sobie to parę razy, żeby na pewno się synchronicznie dograło, nie? Bo kurwa, moim zdaniem, no,
No jest duża szansa, że to się nie uda, nie? Po prostu. Chcę mieć pewność, że to ogarniacie i rozumiemy się, o co chodzi, okej? Okay? Dobra, dobra, to my się ustawimy z tyłu. I ty też musimy widzieć, aby na pewno jest przestrzał, jak już sobie usiądziecie. No dobra, teraz jest tak, że... Tylko kurwa tak, żeby mnie nie było widać. Weź pan, jak stań z przodu i zobacz, czy widać moją broń, jak celuję, jak tak za nim stoję. Wiesz, żeby to... Jak ją wyciągnę, to żeby nie było tak chamsko widać, że ją wyciągam, nie? I teraz się schowam. Tak, żebym stał na tyle blisko, że tak bardzo nie widać, nie? O co mi chodzi? Nie wiem, coś takiego? Myślisz, że to jest legit? Okej, dobra, to chodź, to będziemy ćwiczyć teraz. No coś kurwa też... Żeby z kolby ich nie padło. Bo znowu jak będziemy za blisko, to też z kolby pierdolnie, nie? To tam z tyłu jest ten, taka lada, gdzie pani zawsze stoi. To ten, to wtedy nie wali się z kolby, no. Tak, ale właśnie o to mi chodzi, żebyśmy byli w miarę jak najbliżej drzwi. Nie było widać za nas, o to chodzi. Wiesz, to ten, wy no, będziecie no, blisko drzwi stali, to będziecie zasłaniać nas. My będziemy blisko, bo wy jak padniecie, to my możemy, wiesz, szybko strzelić wtedy, nie? O to mi chodzi. I chycniemy tych dwóch przy drzwiach. Na przeładowanie wczytać, popatrz pociski. A, to już wiesz, to, jakoś to pójdzie, nie? Chodzi o sam niecny plan. Bardzo niecny, bardzo zdradziecki i moim zdaniem, no, taki... No, do zrobienia, nie? Czy nie? Czyś ma jakieś sugestie, chyba... bo ja to tak na szybko wymyśliłem, ale kurwa, moim zdaniem to się może udać. Okay. Czyli chyba z wami... są jakieś stroje, które objętościowo więcej miejsca zajmują? Co? Te kosmitów, ale to trochę kosmitów, by był. Kosmitów mniej zajmuje. Ale nie, no, nie. Ty, ten chyba, hełm chyba, taki się... wielki i do tego dupnąć jakąś wielką kamizelkę i dopiero. No, na przykład. Dobra, dobra, dobra. I próba generalna. Tylko ty, panie, musisz stać tak... Kurwa, też nie za blisko mnie w sumie. Dobra. Nie wiem. Dobra, na razie na sucho przećwiczymy samo wasze padanie na ziemię, żeby to było na słowo i żeby było git. I oba jesteście gotowi? Tak. Panie, też jesteś gotowy? Tak. Git, git, kozak. Dobra. Dobra, to ja sobie tam gadam, wiadomo. Tam i... Nie wiem, kurwa... Jak powiem słowo kawę, no to wtedy się rzucicie, nie? Żeby nie było. By to miało... I dobra, no i za trzeciego zakładnika chcielibyśmy dostać kawę. Bo zajebiście było. I o to chodzi. Jeszcze ze dwa razy i moim zdaniem będzie git. O kurwa, ale jestem z siebie dumny trochę jakby. Dobra, pakujmy ich do auta. Wracam was, chłopaki, od razu z góry na to, ale muszę wymyślić coś, co totalnie nie będziecie w stanie się domyślić, bo no wiecie jak to jest w tym biznesie, no nie? Wiecie jak to jest w tym biznesie. Że sorry, bo za grom nic do was nie mam, ale w grze to już mnie wpieniliście na tyle, że już mam dość, no nie? Naprawdę. Ja bym się śmiać chcę z jednej strony, bo był to śmieszny podstęp, no nie? Ale za co? Wszystko wytłumaczę. No jak chodzi o motora, to chyba wszyscy już wiedzą za co. Generalnie tych jego wpadek było dużo za dużo. Jeżeli chodzi o Saszę. Sasza ostatnio po tym, jak przegrał strzelaninę z policją, to zaczął im wyzywać matki na czacie IC, normalnie mówiąc do nich. Więc uznaliśmy, że... No i to nie pierwszy raz, jak on się tak zachowuje. Więc uznaliśmy, że taka osoba nie będzie reprezentowała naszej firmy, bo... Zwyczajnie, kurwa, nie chcemy być identyfikowani z takim zachowaniem, nie? Że przegrają z policją, to rzuca takimi bluzgami i wjeżdża ludziom na matki i to jeszcze w grze, bo się zdenerwował, nie? Niby to pierwszy przypadek. Doszliśmy do wniosku z Pająkiem, że no, po prostu ileż można, kurwa, z nim gadać i tłumaczyć mu, że... Nie może być takim toksykiem. No więc to są dwa powody, moim zdaniem bardzo mocne. Jak chodzi o motora, no to sami wiecie, ta historia się bardzo długo ciągnie, mega długo bym nawet powiedział. Wpadek różnych było dużo, rozmów też było dużo i nadal są jakieś dziwne problemy. Mamy też ostatnio wrażenie, że grając na policjancie też nam robi zwyczajnie na złość, żeby dopierdzielić i nie tylko nam, więc no nie chcemy go w ekipie. Jestem przekonany, że poza grą on mnie po prostu kurwa nie lubi, a siedzi w firmie tylko dlatego, bo tutaj ma dużą postać z dobrymi statystykami, nie? Ale zwyczajnie nam robi na złość w grze i mam tego dosyć, nie? Tego nie chcę w ekipie. I już.
I właściwie tyle. No. Ja z dwóch zastrzeliłem, bo nie byłem pewien, czy pająk zdąży strzelić, więc strzelił do obu, nie? To było od razu wiadomo, ta, było wiadomo, no. Pewnie ta, pewnie ta. Trzy kamacze poszły? No, mnie nie interesują auta, wiesz. Nie interesują auta, już nieraz o tym mówiłem. Ja wolę się dobrze bawić, niż zbierać mamonę, nie? Myślisz, że to dobre miejsce będzie? Mhm. Gdzieś głębiej. Nie mogę teraz lisu. Tam nie było jakieś łódki? Zobaczę. Szkoda ci ich? Zawsze jest szkoda, jak jest, jak są SCK odgrywane bez względu na wszystko, nie? Ale moim zdaniem to już, wiesz, pełna czapka. A, że szkoda kamaczu. Jesteś okrutny. Ja mówiłem, że mi szkoda chłopaków trochę, nie? Mimo wszystko. Nie o, cholera, trzeba będzie tam zasiągnąć trochę głębiej w takim razie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem. Na pamiątkę sobie chciałem wziąć. Weź drugi też, znajdź. O, będę miał w formie graficznej. Wszystko jest bituwa. Mam pomysł co do tych dowodów jeszcze. Ale to innym razem, innym razem.